Hej, witajcie, cześć, ja jestem Nexos, to jest kolejny odcinek i dziś mamy kolejną pogadankę. Mam nadzieję, że jesteście zaznajomieni z tą serią. Jeżeli nie, no to warto teraz odpalić sobie ten filmik gdzieś sobie w tle, pograć, polewelować, posłuchać, jako że właśnie skupiamy się bardziej na tutaj rozmawianiu niż na tym, co znajdzie się na ekranie. Oczywiście coś tam będzie dla was, natomiast będziemy bardziej gadać. Nie zapomnijcie również o żetonie w postaci łapki w górę, no i zaczynamy. Dziś porozmawiamy sobie, może nawet podsumujemy coś, co nazywa się Ability Pruning. Jest to coś wprowadzone w Warlords of Draenor, no i na polski przetłumaczyć to można ograniczenie umiejętności. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że część umiejętności została wyrzucona z gry, ewentualnie została poumieszczana w jakichś konkretnych specjalizacjach danej klasy, no i właśnie o tym chciałem sobie porozmawiać, więc problem zaczął się pojawiać z ekspansji na ekspansję. Im dalej przechodziliśmy do kolejnych dodatków, tym więcej czarów pojawiało się dla naszych postaci, co w którymś momencie spowodowało, że jakby te klasy wszystkie były nieco trudne do opanowania. Tak można to powiedzieć. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że rzeczywiście coś takiego było. Ja levelując dane klasy, powiedzmy tak, na razie zajmijmy się niższym levelem, no to tam też było dosyć dużo tych umiejętności, tak? Więc grając sobie, powiedzmy, Warlockiem, sobie oczywiście levelowałem, później miałem jakąś przerwę, bo to był alt, to była postać alternatywna. Wracałem po miesiącu i nagle mówię, holy shit, ile tych umiejętności jest? Jest ich za dużo. I po raz kolejny musiałem co chwilę się uczyć tej klasy, natomiast jakby ta ilość umiejętności zaczęła powoli przytłaczać, naprawdę. W momencie, gdy sobie grałem jakąś klasą, no to rzeczywiście tych umiejętności było za dużo, powiedziałbym. No i właśnie to zaadresowała ta zmiana, czyli ograniczenie umiejętności. No i tak jak już mówiłem, część z umiejętności została usunięta, jeżeli Blizzard stwierdził, że są one jakby niepotrzebne, ewentualnie nie spełniają jakichś tam warunków, albo po prostu Blizzardowi się nie podoba zamysł danego czaru, no to został on wyrzucony. Natomiast niektóre z tych umiejętności, które zostały jakby ograniczone, trafiały do konkretnych specjalizacji, czyli powiedzmy mamy Huntera, i powiedzmy Serpent Sting trafił tylko do specjalizacji Survival, gdzie kiedyś Serpent Sting był we wszystkich specjalizacjach. W ten sposób Blizzard chciał jakby ułatwić gameplay, no i nadać troszeczkę klasom smaku, jakby takiej unikalności, że gdy zmieniamy naszą specjalizację, no to czujemy różnicę w gameplayu. Czy im to się udało? No właśnie tutaj chciałem o tym jakby porozmawiać. Więc mogę stwierdzić, że ta zmiana to jest taki, wiecie, topór z dwoma ostrzami, więc możemy się i walnąć z jednej strony i z drugiej strony, więc trzeba raczej uważać. Jak na razie to jestem na plus, znaczy na plus, na tak z tym ability pruning, bo rzeczywiście to ułatwiło gameplay, ułatwiło jakby wejście w daną klasę, granie tą daną klasą, nie wiem, powiedzmy Warlock, Death Knight czy inne tam jakieś, wiecie, profesje, tylko właśnie klasy. No i to jest jak najbardziej duży plus. Co do tego smaku, co do tego takiej, wiecie, class depth, czyli tej głębi postaci, no to moim zdaniem jakby to wszystko troszkę straciło na uroku, moim zdaniem. Nie dla każdego tak musi być, nie każdy musi tak odczuwać. No i niekoniecznie może tak być, jest to po prostu tak dla mnie. I teraz wytłumaczę mniej więcej, o co chodzi. Chodzi o to, że zostały usunięte na przykład, już tutaj nie mówię o podzieleniu jakichś tam specjalizacji, bo na przykład to, że jakiś czar trafił tylko do danego speka, ma jakieś tam swoje wytłumaczenie oczywiście. Natomiast zostało usuniętych sporo takich czarów, które jakby odzwierciedlały daną właśnie klasę od innej, co sprawiało, że była ona unikalna, fajna. I chodzi mi tutaj bardziej o takie umiejętności, powiedziałbym, pasywne, jakieś takie nieprzeszkadzające. I do dziś dzień jestem strasznie zdziwiony, czemu tak zostało zrobione.
No i teraz jako przykład oczywiście dam Huntera, bo ja chyba najbardziej na tej klasie się znam. Najwięcej z tej klasy pamiętam, jeżeli chodzi o stare czasy, dlatego też mogę tutaj powiedzieć o Eye of the Beast. Nie jest to nic jakiegoś dużego, tak? Ale jeżeli ktoś nie wie, czym jest Eye of the Beast, no to teraz wytłumaczę. Jest to czar, który pozwalał wam przejąć kontrolę nad waszym petem, nad waszym zwierzątkiem i biegać sobie po prostu dookoła. Można było używać umiejętności, można było zabijać moby, można było pulować i można było na przykład bawić się low levelami. Kiedyś miałem taką właśnie śmieszną historię, teraz uwaga opowiem. Sobie zebrałem świnkę, taką zwykłą świnkę, która biegała sobie po gdzieś tam chyba po durotarze, o ile dobrze pamiętam dokładnie, bo była to taki sam wygląd świnki. I w miejscu, gdzie sobie levelowały takie orki, keki oraz trolle, no to ja tą świnkę sobie wziąłem, nałożyłem Eye of the Beast i zacząłem po prostu jak mob chodzić dookoła tą świnką, aż któryś nie zaatakował mojej świni. Po prostu ktoś jakby stwierdził, że ta świnia, wiecie, niektóre moby mają taki swój tytuł, wiecie, na przykład mają tak jakby tytuł, jakby gildię, coś w tym stylu. No i ktoś zaatakował moją świnię, odwróciłem się, jako że wtedy miałem chyba 80 poziom, no to zabiłem gościa. No i takie śmieszne małe rzeczy zostały pousuwane. To mogę powiedzieć, ostatnio został usunięty bardzo fajny aspect of the fox. Później jakieś tam też aspekty były usuwane. No i te umiejętności z czasem zaczęły maleć ilość tych umiejętności. Co, tak jak już mówiłem, jest rzeczą raz, że dobrą, moim zdaniem. Natomiast jakby wybór danych umiejętności, które zostały usunięte kompletnie, troszeczkę pozostawia niesmak, moim zdaniem. Z tego względu, że na przykład taki Eye of the Beast nie musiał być usuwany. Przykładowo był jeszcze taki czar, który kiedyś dla Huntera nazywał się Volley. Volley jest to, był to czar bardzo dawno temu, jeszcze chyba we Wrath of the Lich King, na Kataklizm został usunięty. A tak, właśnie. Wyobraźcie sobie, że byliście Hunterem i mogliście sobie wybrać dany region. Zaznaczaliście sobie tak samo jak mag na przykład używa, powiedzmy, swojej Frost Nowy na Water Elementalu, albo używa swoją zamieć, czyli Blizzard. No i Hunter mógł robić coś podobnego, zaznaczać dany teren i wtedy spuszczać deszcz strzał na danym regionie, co było bardzo, ale to bardzo fajnym AoE. Natomiast Blizzard usunął to troszkę dawno temu, to nie jest jakby częścią tego Warlords of Draenor Ability Pruning, ale tam mniej więcej już ten proces się zaczął w Kataklizmie, tak powoli został wdrażany i z tego względu, że Blizzard na przykład stwierdził, iż nie jest to jakby... nie spełnia to takiej, wiecie, fantazji klasy. Ta umiejętność brzmiała, wyglądała za bardzo magicznie jak na Huntera, dlatego też postanowili jakby załatać to AoE tym multishotem, który został, jakby odblokowało mu się liczbę targetów, które mógł trafić, bo kiedyś mógł trafić tylko 3 targety, główne oraz 2 poboczne. No i teraz możemy sobie strzelać. Czy to jest to był dobry pomysł? No nie wiem, ja bardzo lubiłem swój Volley. Więc podchodząc tutaj do takiej konkluzji, ogólne takie spojrzenie, już teraz chodzi o Warlords of Draenor. Czy to był dobry pomysł? Moim zdaniem tak. Wiele klas, które aktualnie gram, jest bardzo, bardzo przyjemne do ogrywania. Jakoś łatwiej się ogląda nawet granie daną klasą, bo mamy powiedzmy 3, 4, ewentualnie tak 5, 6 umiejętności głównych, których musimy tylko używać, żeby na przykład dobrze sobie radzić. Później można sobie dokładać oczywiście kolejne umiejętności, pojawia się z 10, 11, ale są to dodatkowe jakieś umiejętności, żeby spokojnie grać casualowo, można właśnie używać tych paru umiejętności, co jak najbardziej jest plusem, więc nowi gracze, może starsi gracze, którzy próbują nowe klasy, jest jak najbardziej ok. Chciałbym tutaj oczywiście dać wam więcej przykładów, natomiast mówię, nie gram większością klas na tyle, żeby pamiętać, jakie umiejętności zostały usunięte, dlatego też pod tym filmem w komentarzach możecie napisać, jeżeli graliście daną klasą bardzo dawno temu, jakie czary zostały pousuwane z waszych klas. Ja podzieliłem się, jakie zostały usunięte z mojego Huntera. No i możecie się również wypowiedzieć na temat Ability Pruning, czy wam się podoba to wszystko, czy raczej nie. No bo tutaj jeszcze wspominając o tym, cały czas mówię, że jest
jest to fajne, przystępne. Natomiast niektóre klasy, tak jak zyskały na grywalności i specjalizacji, oczywiście klasy zyskały na grywalności, tak mogły stracić właśnie troszeczkę na tej głębi, jako że powiedzmy taki, no Marksman Hunter jest okej, natomiast moim zdaniem strasznie stracił Survival, który już nie ma takiego, wiecie, survivalowego feelingu jak kiedyś. No i, no nie wiem, oczywiście wypowiedzcie się w komentarzach, zobaczymy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia, cześć!